Witam Państwa bardzo serdecznie, firma Rolmech. Dzisiaj przedstawić bym chciał Wam kosiarkę KDF300 firmy Samasz. Szerokość robocza tej kosiarki wynosi 3 metry, jak również i transportowa to jest również 3 metry. Zaś szerokość pokosu od 130 do 150 cm. Samą kosiarką możemy wykosić nawet do 3,5 hektara w ciągu godziny. Liczba dysków w przypadku tej kosiarki to 7. A co do ciągnika, moc ciągnika powinna wynosić około 80 koni mechanicznych. Bądź względem modelu, kosiarka może być większa, ale za to ciągnik też musi mieć moc już trochę ponad 100 koni. Waga tej kosiarki wynosi 940 kg. Posiadamy w standardzie tutaj sprężyny odciążające ułatwiające pracę kosiarki, stopniową regulację wysokości koszenia od 4,5 do 7 cm, trójkąt zaczepowy ułatwiający pracę podczas zaczepu kosiarki. To jest bardzo super rozwiązanie, jeżeli ktoś chce często odczepiać bądź przyczepić maszynę w okresie kilku dni. Do tego mamy jeszcze klucz do szybkiej wymiany noży. Wrócę teraz do rzeczy, za którą klienci chwalą zwykle tą kosiarkę, ponieważ sprężyny charakteryzują się odciążeniem równomiernym na całej szerokości roboczej. Inaczej mówiąc, regulowany nacisk na podłoże oraz mniejszy opór podczas pracy, także przy dużych prędkościach. Przekłada się to rozwiązanie na czystość paszy i brak zanieczyszczeń w zielonce poprzez równomierne koszenie. Ostatnią rzeczą, jeżeli chcemy, istnieje możliwość zastosowania płuc wysokiego koszenia. Ujmując, koszenie zwiększy się do wysokości od 6 do 9 cm lub podwójnych płuc, co daje koszenie między nawet 8 a 12 cm. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu i zachęcam do subskrybowania kanału oraz do klikania dzwoneczka, aby oglądać nasze filmy i zainteresowanych klientów. Zapraszamy do naszych oddziałów. Pozdrawiam w imieniu firmy Rolmech. Cześć.